não sei se era de iniciativa Commons. I na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest kworum zapewniające podejmowanie prawomocnych uchwał. Pozwolę sobie usiąść. Wszyscy Państwo otrzymali porządek obrad. Ponieważ uchwały przygotowane przez zarząd uzyskały pozytywną opinię Komisji Komunalnej Infrastruktury Rady Dzielnicy 9, proponuję wprowadzenie ich do porządku obrad. I tak, proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie korekty rozdysponowania środków finansowych na zadanie powierzone Rady Dzielnicy 9 na rok 2013. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Kto jest za? Proszę. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. W dalszej części proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2013. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącej wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 9 Ławielniki Borek-Fałęcki do realizacji w latach 2012-2014. Jest to chodnik w ulicy Łukasińskiego. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad. Kto z Państwa jest za? No to jest 2012, nie 2013-2014. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję. Ja odpowiem, że ewentualne poprawki będzie. Dlaczego 12-14. Tak jest. Tak, to tak wprowadzamy. Tak, dokładnie wszystkie. Dobrze. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony, że punkt został wprowadzony. Proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie korekty zadania inwestycyjnego wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego przez Radę Dzielnicy 9 Ławielniki Borek-Fałęcki do realizacji w latach 2012-2014 przebudowa Siedlacza w ulicy Nowogródzkiej. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Kto jest za? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. W dalszej części proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie zadania inwestycyjnego wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego przez Radę Dzielnicy 9 Ławielniki Borek-Fałęcki do realizacji w latach 2012-2014 prace budowlane na terenie SOSW nr 6 na ulicy Niecałej. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. W następnym punkcie jedna osoba przybyła. W następnym punkcie proponuję wprowadzenie projektu uchwały.
uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łagiewniki. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Jeden. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony. Proszę nie zamykać, bo tam jest otwarte. W następnym punkcie proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Fałęcki Północ. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony. W następnym punkcie proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zakopiańska Zawiła. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego punktu do projektu do porządku obrad. Kto z Państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. W następnym punkcie proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie działki numer 287 przez 12 obręb 32 jednostki ewidencyjnej Podgórze. Kto z Państwa poddaje pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję. Stwierdzam, że został wprowadzony. W następnym punkcie proponuję wprowadzenie do porządku obrad uchwały przygotowanej przez Komisję Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Siedlickiej 32 w Krakowie. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. W punkcie porządku obrad 3, 2, projekt uchwały przygotowany przez... 3, 2, 3, przepraszam. Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem punktu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Napłynęło przed sesją projekt zgłoszony przez grupę radnych. Państwo macie projekt uchwały w sprawie utrzymania ruchu dwukierunkowego oraz zakazu parkowania i zatrzymywania się na ulicy Turonia. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Ponieważ przegłosowaliśmy wszystkie punkty wprowadzające do uzupełniające do porządku obrad, poddaję pod głosowanie uzupełniony porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem uzupełnionego porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przegłosowany. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania projektu uchwały. Pierwsza uchwała.